Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Rafał Szafranek. Szanowny Panie Stanisławie, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania. Pierwsze. Jeżeli protesty żółtych kamizelek we Francji rzeczywiście były zorganizowane, a następnie koordynowane przez CIA, to gdzie były wówczas francuskie służby specjalne, aby temu przeciwdziałać? Były cały czas w tym samym miejscu, gdzie są. Tyle tylko, że nie bardzo chyba mogły z dwóch powodów. Pierwsze, że rzeczywiście były powody do takiego masowego niezadowolenia wśród Francuzów, niezadowolenia z posunięć rządu. Więc być może jakieś protesty i tak by były, nawet gdyby CIA się nie interesowała tym i tam ich nie podniecała, ale ekscytowała te protesty, tak jak podejrzewam, dlatego że prezydent Macron no bardzo dziwne zaczął teorie przedstawiać. Mianowicie powiedział prezydentowi Trumpowi, w jakim celu mają być powołane europejskie siły zbrojne, niezależne od NATO. Między innymi po to, żeby bronić Europy również przed Stanami Zjednoczonymi. Więc Donalda Trumpa zatkało, a jak go odetkało, no to zwrócił uwagę prezydentowi Macronowi, że to nie Stany Zjednoczone dwukrotnie zawojowały Francję w XX wieku i prawda, gdyby nie Stany Zjednoczone, to byście się w Paryżu uczyli języka niemieckiego. Na co premier zwrócił mu, no, dosyć niegrzecznie uwagę, żeby nie wtykał nosa w nie swoje sprawy. O, no to w takim razie przypuszczam, że prezydent Trump, który no, taki był dosyć impulsywny, wpadł na pomysł, żeby tu nauczki udzielić i po łapach dać prezydentowi Macronowi. No i stąd ruch żółtych kamizelek przybrał takie rozmiary. Ale jak pamiętam, nawet gdyby tam CIA nie wtykała palców, to być może, że i tak by taki, tylko nie miałby takiego zasięgu. Drugie pytanie. Według Pana nieoficjalną przesłanką do utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej było zagrożenie ze strony Ukraińców zadaniowanych wywiadowczo. Można zatem stwierdzić, że pisowczycy zdają sobie z takiego zagrożenia sprawę. Woleli jednak utworzyć dodatkowy rodzaj sił zbrojnych, zamiast zdać się na służby takie jak ABW. Jak mówi przysłowie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Czyli w tym przypadku nie dopuścić, by agenci ukraińscy zainstalowali się w Polsce, niż próbować ich podtrzymywać ich w razie czego przy użyciu WOT. Co pan o tym sądzi? No, proszę pana, uważam pomysł za powierzenie tych spraw Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za całkowicie karkołomny. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie potrafiłaby niczemu zapobiec. A najlepszą tego ilustracją jest choćby to, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest całkowicie bezsilna wobec pana Bartosza Kramka, który tutaj Fundację Otwarty Dialog prowadzi i gra na nosie wszystkim tu bezpieczniakom i tym dygnitarzom naszym. No i tam panią Ludmiłę Kozłowską, no to tam próbowali, że tak powiem, wysiadać poza granicę Unii Europejskiej, ale gdzie tam? Niemcy urządzili jej prawdziwy festiwal. Nawet w Brukseli tam była fetowana jako niezwykle, wie pan, taka no płomienna obrończyni praw człowieka. Ta Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego moim zdaniem jest nic nie warta. A to no trudno, żeby pisowczycy nie zdawali sobie z tego sprawy, to każdy by sobie z tego zdawał sprawę, jeżeli tylko ma trochę oleju w głowie, że jeżeli jest w Polsce około 2 milionów Ukraińców, to większość z nich nie ma wobec Polski jakichś złych zamiarów. Tutaj pracują, zarabiają, tam jakoś się urządzają. Niektórzy nawet zostają w Polsce już i nawet obywatelstwo polskie uzyskują. Natomiast trzeba zakładać i to tam z góry, bez żadnego zacietrzewienia, że 0,5%, może nawet 1% tych ludzi może być zadaniowanych wywiadowczo, a nawet dywersyjnie.
I to niekoniecznie przez Służbę Bezpieki Ukrainy, ale na przykład przez niemiecką BND. I ten festiwal dla pani Ludmiły Kozłowskiej pokazuje, że to wcale nie jest wykluczone. W takiej sytuacji, jeśli Niemcy by chciały nam zrobić kuku, to co by mogły zrobić? No, poderwać tą zadaniowaną część ukraińskiej diaspory w Polsce do jakiejś Wołynki, która by polegała na mordowaniu ludzi, na podpalaniu, niszczeniu różnych instalacji takich, na przykład komunikacyjnych, krótko mówiąc, na wywołaniu rozruchów na dużą skalę. I wtedy zaistniałyby przesłanki do udzielenia Polsce pomocy, znaczy interwencji na podstawie ustawy numer 1066, która przecież nie została uchylona. Obóz zdrady i zaprzaństwa ją przeforsował. Pan prezydent Komorowski ją podpisał 24 stycznia 2014 roku, akurat wtedy, kiedy Majdan na Ukrainie był, że tak powiem, w pełnym natarciu. No i mimo upływu czasu nikt jakoś się nie postarał, żeby tę ustawę uchylić. Myślę, że właśnie pan minister Macierewicz na tę okoliczność, te służby, tę obronę terytorialną powołał, dlatego że on tam mówił, że to na Putina, ale to na Putina, Putin by się ich nie przestraszył. Natomiast mogliby sobie dać radę z taką właśnie dywersją w formie Wołynki, bo oni działają na swoim terenie i mają wystarczające środki, żeby, bo nie mogliby stawić czoła przy tym swoim uzbrojeniu i tego już nie mówię o wyszkoleniu, ale przy uzbrojeniu nie mogliby stawić czoła nawet ogólnowojskowym formacjom rosyjskim, już nie mówię o specnazie, ale z takimi dywersantami to by sobie mogli poradzić. I pan Macierewicz oczywiście mówił, że to na Putina, dlatego że no nie mógł powiedzieć, że na to ewentualnie, że jest rozkaz, że mamy się z Ukrainą przyjaźnić za wszelką cenę, więc i tak mu to nic nie pomogło, ale no tak. Pan Cezary Wietecha. Szanowny panie Stanisławie, wiele osób krytykuje ideę wolnego rynku po sytuacji, jaka zaistniała w Teksasie w ostatnim czasie. Chodzi o gwałtowny wzrost cen na energię elektryczną po załamaniu się pogody, silne mrozy. Tamtejszy rynek dostawców jest zupełnie niezależny od państwowej sieci i ludzi nie stać teraz na ogrzewanie domów. Jak odpowiedziałby pan na te zarzuty? Pozdrawiam i dużo zdrowia życzę. No to dobrze, że wzrosły ceny energii. Jeżeli by wzrosły do takiego poziomu, że bardziej by się opłacało wybudować piec węglowy czy gazowy, żeby ogrzewać mieszkanie nie elektryczną energią, tylko energią cieplną, no to dobrze, to właśnie tak działa wolny rynek. Nic złego się nie stało i moim zdaniem niesłusznie krytykują akurat wolny rynek. Bo tu wolny rynek nic złego nie proponuje. Panie Stanisławie, pan Mateusz Bartkowiak pyta. Panie Stanisławie, czy Donald Tusk miał również swojego impresario? Bo myślę, że z takim impresario Donalda Tuska to początkowo były stare kiejkuty, dyskretnie wspierane przez naszą złotą panią. I Donald Tusk, no, trochę go krępowała ta obroża, jaką mu nałożył stare kiejkuty. A przypomnę, na czym to polegało. Zanim jeszcze Platforma Obywatelska wygrała wybory w 2007 roku, to miała gabinet cieni, czyli takich polityków, którzy byli szykowani na rozmaite stanowiska ministerialne. Na przykład pan Zdrojewski miał zostać ministrem obrony, pan Chlebowski ministrem finansów, pani Pitera ministrem sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy przyszło do tworzenia rządu pod przewodnictwem Donalda Tuska, to nagle się okazało, że nie, że tam pan Zdrojewski został przesunięty na kulturę. Pan Chlebowski w ogóle żadnego stanowiska nie dostał, bo się zgłosił pan Rostowski na ministra finansów, poddany brytyjski.
no i z korzeniami oczywiście, a na stanowisko ministra sprawiedliwości przyszedł pan Ćwiąkalski, a pani Piterze trzeba było na poczekaniu jakieś stanowisko wymyślić. Ona do końca nie wiedziała chyba, jak się to stanowisko nazywa. To było peretkowe całkowicie. I to pokazuje, jak funkcjonowała ta obróżka i ten impresariat. I Donald Tusk chciał się od tego sobie trochę tę obróżkę poluzować. W związku z tym postanowił tam rozegrać to w ten sposób, że myślę, że ulubieńca starych kiejkutów, pana Petera Fogla, kazał wiosną 2008 roku aresztować pod śmiesznym w warunkach polskim zarzutem prania brudnych pieniędzy. No i tu to zapoczątkowało rozgrywkę, która się zakończyła aferą hazardową. Stare kiejkuty natychmiast doprowadziły Donalda Tuska do pionu. On wszystkich powyrzucał, tych tam tego Chlebowskiego i nawet Schetynę powyrzucał, dlatego że do Schetyny na przykład to dlatego go wyrzucił, że miał do niego pełne zaufanie. No jak ktoś chce wierzyć, to niech wierzy. I co ciekawsze, nie zapełnił wakatów po tych wszystkich dygnitarzach, tak jakby mówił, dobra chłopaki, już się was słucham, już nie gniewajcie się, ja tu zostawiam te wakaty, przyślijcie swoich ludzi, niech mnie pilnują i tak dalej, ale oni nie. Szlaban dostał na prezydenturę, a przecież bardzo chciał, podporządkował wszystko temu celowi, żeby w 2010 roku kandydował na prezydenta, a nie kandydował. I nie wiadomo, jakby się to potoczyło, gdyby nie nasza złota pani, która załatwiła mu nagrodę imienia Karola Wielkiego. To było pierwsze poważne ostrzeżenie dla starych kiejkutów, że jak teraz ktoś podniesie rękę na Donalda Tuska, to będzie miał ze mną do czynienia. I natychmiast wszystko ucichło, jakby nożem uciął. Nawet się okazało, że afery hazardowej w ogóle nie było i tak dalej. No to pokazuje siłę tego impresariatu ze strony naszej złotej pani. No i nasza złota pani cały czas, widzimy to na każdym kroku, jak sobie w Donaldu Tusku upodobała. Drugie pytanie. Czy ktoś mu doradzał w trakcie afery hazardowej, żeby zdymisjonował wszystkich, czy był na tyle przebiegły, żeby samemu to wymyślić? No nie, no był po prostu postawiony pod ścianą. Tam myślę, że krótka rozmowa była. Wy tu tak żeś tu chciał z nami pograć, no to teraz my z tobą zatańcujemy. I on się autentycznie przestraszył, jak początkowo jeszcze nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji, bo kiedy już afera hazardowa wybuchła, no to zapytali go dziennikarze, jak co zrobi z tymi bohaterami, tam panem Drzewieckim, panem Chlebowskim, jeszcze innymi, a on na to, to czy będzie jakieś personalne wnioski wyciągał, a on na to zbagatelizował całkowicie, że to zobaczymy, jak sobie tam poradzą na konferencji prasowej. Najwyraźniej sobie wyobrażał, że będzie tak jak dotychczas, że oni tam coś powiedzą, dziennikarze to powtórzą z podwiniętymi ogonami własnymi słowami i na tym się skończy. I dopiero kiedy zobaczył podczas konferencji prasowej pana Zbigniewa Chlebowskiego, że dziennikarzy ktoś spuścił z łańcucha, bo oni wydzierają kawały żywego mięsa z pana Chlebowskiego, a on wytapia z siebie tłuszcz na oczach całej Polski, to się przestraszył, przekonał się, że parasol ochronny nad nim jest zwinięty i zaraz on się znajdzie w takiej sytuacji, więc gotów był na wszystko. Jaka jest odpowiedź na pytanie do studentów odnośnie zwrotnika? No jaka może być odpowiedź na pytanie? Zwrotnik to jest linia, a jedna i druga, to znaczy koziorożca i raka, kiedy słońce znajduje się w zenicie podczas wiosennego i jesiennego, znaczy najkrótszy letni, ten 24 czerwca, to słońce stoi w zenicie nad zwrotnikiem raka, a chyba 16 czy tam któregoś grudnia stoi w zenicie nad zwrotnikiem koziorożca. I dalej już
tej linii zenitu na północ ani na południe nie posuwa, tylko potem następuje zwrot w kierunku równika i dlatego ta linia nazywa się zwrotnikiem.